Tomku, żegnam cię. Jedź do Opola, tam do Brzenia tak, Wielkiego. Przyjedź znowu następnym razem. Idą kebabownie w Kruszborku, nie? Oczywiście, że tak. Także trzymaj się i do zoba. Cześć. I widzisz, Tomek mówi, że ten, a Tomek jest z tyłu, widzisz tu? No widzę, no. Dobra, na razie, za cześć, cześć. Radek tam się czai, bo nie wie co zrobić. Tomek zaraz będzie krzyczał, że nagrywam, ale on musi być do tego przyzwyczajony. Ja coś słyszę, że Radek chciałby las z wilkiem. Nie nagrywaj mnie. Nie wyrażam zgody. Już nie możesz. Tomek, ty już podpisując, że tak powiem, klauzulę sumienia tutaj. Jeżeli nie wyrażam zgody na filmowanie, to nie możesz tego udostępnić. Ja cię kręcę. Co za nią. Ten, kto będzie montował teraz ten odcinek, ten macie teraz, że tak powiem, dylemata, co teraz zrobić, nie? Radek, jak się czujesz? Na razie dobrze. Ile masz już tatuaży? Liczysz to? No, to będzie czwarty. A kiedy kończysz? Że tak powiem, koniec, kiedy? Jak będzie jeden. Nie będzie jeden, nie? Będzie jeden cały. Łącznie z głową. Ty, Klaudia, masz tatuaże? Aha. Jak komfort pracy? Nie wiem, przyjemnie na razie. Jest dobrze. Czekam tylko na tą kość, nie? Ale czemu się boisz właśnie kości? No bo... Bo pewnie mówią, że boli. Czy znaczy, wiesz, że boli? Wiem, że boli, bo już tam w sumie tak przy łokciu to Tomek mi robił. Mhm. Trochę i tak jakby czułem całą rękę, nie? A on mi to robił w jednym miejscu, także... To jest takie uczucie, jakby tobie borowali w tym, nie? Wierciliby tobie w kości. No. Tak to jest właśnie. No to nic, ja nie będę wam przeszkadzał, pracujcie. Masz szczęście, że zaraz muszę spadać i nie będę tego do końca nagrywał, także... Powodzenia. Pamiętacie tego sympatycznego kolegi z wczoraj, Tomka, którego poniekąd trochę zmuszałem do tatuażu, on twierdził, że nie ma czasu, nie ma chęci. Nie minęło 24 godziny. Widzicie, inne ciuchy, żeby nie było tak, że to jeden dzień jest, że on został. On musiał naprawdę przemyśleć to w domu w Opolu, jadąc z Kruszborka do Opolu, musiał to przemyśleć. I jednak chce tatuaż. Jeszcze nie wie jaki, ale wie, że chce tatuaż. To było tak, że rano wstałem, powiedziałem, że chce tatuaż. Powiedział, wstań, powiedz, nie jesteś sam i chcesz tatuaż, tak? Tak, właśnie tak było. No i to też nawiązuje do takich pewnych tematów, które pewnie poruszę na temat tych uzależnień od tych tatuaży, ale to w innym miejscu, co mnie tutaj ten... Także Tomasz, my teraz będziemy tutaj zastanawiać się nad wzorem, a wy po prostu musi też... Musi być sztos. Sztos. Może napis sztos? Zobaczymy. Pomyślimy. Właśnie teraz z Tomkiem tutaj Dąbrowskim, z bardzo sympatycznym naszym przyjacielem studia, wybraliśmy wzór, będzie się nazywało to Forever Young, bo 30 na karku, więc trzeba się jakoś usprawiedliwić. I co byśmy tu zrobili? Forever Young zrobimy od siekiery oderwane, bo jak drwal, to i siekiera. Mi się wydaje, że to może być dobre. Także ja sam się trochę dziwię, jak to tam będzie, bo sam się zastanawiam, nie? Także spoko i wraz z Tomkiem Dąbrowskim wzięliśmy taki wzór. Forever Young. Taki wzór, taka czcionka. Dokładnie tak to będzie wyglądało. Także mamy efekt końcowy tak zwany i Tomek jest od dzisiaj Forever Young, także taki customowy napisik, przetarł was trochę w konia zrobiłem i no trochę inna czcionka, nie miało być to na blachy, nie? Także taka sytuacja. Dzisiaj czeka Krzysztof, no i Michał też czeka, bo to on przyjmie Krzysztofa na klatę, na łopatkę chyba, co? Dobrze, dobrze. Będzie piekło. Krzysztof, śpiewająco tą sprawę załatwimy, a... I co, gotowy? Gotowy. Krzysiu, zaśpiewaj dla nas.
dzisiaj. Może dzisiaj. Teraz chcę wam pokazać paczuszkę. A ta paczuszka przyjechała bezpośrednio z Hamburga od naszego serdecznego przyjaciela Waldemara Soboty. To jest taki piłkarz FC St. Pauli. Dużo osób może go kojarzyć, ale duża ilość osób może go też nie kojarzyć. Reprezentant Polski, kto chce, niech sobie przeczytał w Wikipedii. Większość osób też nie lubi klubu, w którym gra. St. Pauli, bo jednak St. Pauli jest uznawany jako klub tak zwany lewacy i kochają wszystkich. A ja nie chcę się na temat moich poglądów tutaj wypowiadać, bo to jest bez sensu. Ale na pewno trzeba kurwa ciężko odpakować. Nie, już jest, już jest. Już jest. A do ciebie dzwonią. No to prawda. Dobrze. Trzeba mi kurwa mieć te. Jedziemy. I to jest paczuszka nie tylko dla mnie, dla Tomka, ale bym powiedział konkretnie dla naszej ekipy, dla piłkarzy, dla skellerów i dla innych. I ja chcę wam po prostu pokazać, co tu wjechała. Czapeczka Lekko Moro. Wiem na pewno, że ja już biorę ją dla siebie. Tu jest taka St. Pauli, taka St. Pauli. Jeden dla ciebie. Proszę. Dziękuję. Ty widzisz, co tam się nagrywa? Tu jest jakaś frotka, a tu jest opaska kapitańska. Opaska kapitańska FC St. Pauli. Waldemar w tym momencie, mamy 17 grudnia, jest prawie rekordowym obcokrajowcem w St. Pauli i był już dwa razy kapitanem. I na coś nosił. Zajebista sprawa. Bluza Under Armour. Ja, jedna dla mnie chyba, z tego co wiem. Kolejna bluza. I koszuleczki. No proszę. No całkiem to sympatycznie wygląda. Muszę rozmiar dla mnie odpowiedni znaleźć i lecimy. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo i lecimy dalej. Subskrybujcie kanał. Nie, i w ogóle fajnie jest. Covery, covery. Ja wam powiem teraz tak. Ogólnie Tomek, ty masz covery. To niech będą covery. Ale ja wam powiem taką historię. Mamy teraz 18 stycznia. Nie, co stycznia. Ja myślałem, że było 18 stycznia już. 18 grudnia. Normalnie za moich czasów, za młodu, że tak powiem, było o tej porze roku, było po prostu pełen śniegu. Zawalone się, kurde, ulice pełen śniegu, po kolana śniegu, mróz. A my teraz z Tomkiem stoimy w krótkich rękawkach, w klapkach Kubota. Oczywiście, jeżeli takie klapki Kubota. Poczmenę, Tomek. Musisz no, tak? Takie klapki. Daj no niżej. Jeżeli takie klapki Kubota chcecie zakupić, jeżeli chcecie takie klapki Kubota zakupić w różnych kolorystykach, w opisie macie link. No i dostaniecie je w Kubota Store. Także ja jestem za. A teraz taka ciekawostka jeszcze. Ty, zawiesiłem się, gościu, nie? Odnośnie chodzi mi o pogodę. Ale teraz biorę ciasteczka i idę z tymi ciasteczkami do moich sąsiadów. Do moich sąsiadów, do fryzjerek, bo tutaj mamy bardzo blisko do nich, to już w poprzednich odcinkach widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam, żeby się z tym zapoznać. Ja do nich idę, może mnie przywitają jakoś serdecznie, może nie, także zaraz zobaczymy, co dalej. Jesteście? Ja przyniosę wam ciasteczka obiecane. Dziękujemy ci bardzo. Tak? Ja wam zaniosę je tam, bo moja mama robiła. Cześć, cześć. A co ty, chora jesteś? No, niestety. Czemu jesteś chora? To masz ten tatuaż jutro czy nie? Bo jak nie, to ja wchodzę. Tomek powiedział, że zobaczę jutro. A to od ciebie zależy, czy od niego? Od niego. Ja chcę paluchy poprawić, bo mi tak się powybijało trochę. A ty co, już koniec szkoły? Tak. Tak? W sumie mam, jak powiedziałeś, oceny wystawione, to jaki problem. Aha, bo to już jest koniec roku jakoś, tak? Nie. Tak? A, no to nieźle. Dobra, idę do roboty, bo... Dawid, panie, mówi, że się nie rozstajesz. A, cześć, cześć, kurczę. Ładnie ci. Poznajecie tą panią? Hello. To jest ta pani, co tam dobre, ładne zdjęcia robił, nie? Normalnie no nie niesamowite. Bo tu jest twój mąż, ma dzisiaj urodziny. Co? Facebook mi podpowiedział. No. To wesoło. Dlatego się stroisz, normalnie. Niesamowite. Dobra, lecę. Dzisiaj jest taki trochę inny dzień niż zawsze, bo dzisiaj panowie hydraulicy przyszli nam ponaprawiać trochę, bo jakby nie patrzeć, kapało i było za ciepło, tak? A korzystając z tej okazji, bo musieliśmy trochę prędzej przyjechać, Tomek dzisiaj mi poprawi paluchy i nie będzie to chyba ciekawy zabieg, bo Tomek ma jeszcze ze mną rachunek do wyrównania i chyba w tym momencie
się tym zajmie. Co ty na to? Będzie tak czy nie? Głęboko. Czekaj, czekaj. Co? Tutaj powiem wam... Jonimu. Tomek. Powiem wam, że to ten napis Alex, to wiadomo, to robiłem w sierpniu. Pod koniec sierpnia robiłem i to robiłem sobie sam. I z racji tego, że robiłem sobie dodam te, sam te X, to trochę chyba przyświrowało. 19 grudnia dzisiaj, tak? To już pieczę. Co ty? Ty masz jakiś plan? Nie, po prostu śmieję się, tak? Czekaj, jakbyś ty miał na paluchach. Nie miał.